Na tym krótkim filmiku pokażę, jak należy prawidłowo zewidencjonować operacje, właśnie te dwie podstawowe, związane z obsługą czeków gotówkowych. Zadanie, jak widzicie, jest zdecydowanie już tu rozwiązane. Jeśli ktoś ma potrzebę zrozumieć, dlaczego jest taki, a nie inny sposób księgowania operacji związanych z czekami gotówkowymi na przykładzie tych dwóch podstawowych, zapraszam do oglądania. Postaram się wszystko wytłumaczyć, jak powinno być to rozumiane, nie tylko księgowane, ale rozumiane. Czeki gotówkowe stanowią formę dla nas, jako firmy, zapłaty za nasze usługi czy też produkty. A więc, jeżeli w operacji pierwszej my, jako firma, otrzymaliśmy od odbiorcy czek gotówkowy na kwotę 1000 zł, to na koncie rozliczeniowym rozrachunki z odbiorcami należności, które tutaj by były ewidencjonowane, zostają zmniejszone o kwotę wartości tego czeku. A więc tu księgowane należności są wyksięgowywane po stronie przeciwnej, czyli kredytowej, i jednoznacznie są rozumiane jako inne środki pieniężne. Nie są to pieniądze bezpośrednio wpłacone na rachunek bankowy, nie jest to kasa gotówkowa, nie jest to w żaden sposób jakby tak namacalnie, nie jest to żaden, dosłownie mówiąc, banknot ani weksel, to nie jest inny taki element, tylko my to księgujemy na koncie inne środki pieniężne, które jest oczywiście kontem aktywnym, więc po tej stronie lewej debetowej ewidencjonujemy wzrost stanu na tym koncie, a w operacji drugiej, w której mówimy o realizacji tego obcego czeku gotówkowego na 2000 zł, my zauważamy, że z tego konta wyksięgowujemy wartość pewnego czeku, czy to tego z 1000, czy jeszcze innego, który mógł być wcześniej ewidencjonowany. To jest oczywiście operacja przykładowa. I wyksięgowujemy na tym koncie środki pieniężne inne. I jeżeli ten czek jest zrealizowany i wiemy, że to jest w banku i to jest czek gotówkowy, otrzymujemy wartość gotówki i na koncie kasa następuje zwiększenie o 2000 zł. Gdyby ten czek był bezgotówkowy, to nastąpiłoby zwiększenie na koncie rachunek bankowy, bo pieniądze zostałyby przelane przez bank na nasz rachunek bankowy, czyli po stronie debetowej, po lewej stronie nastąpiłoby zwiększenie na koncie rachunek bankowy w wysokości wartości tego realizowanego czeku, wówczas bezgotówkowego. Jeżeli wasz wykładowca czy też osoba prowadząca ćwiczenia prowadzi analitykę do tego konta inne środki pieniężne, można równolegle prowadząc zapisy na koncie inne środki pieniężne prowadzić zapis na koncie czeki obce. Żeby tak szczegółowo wyróżnić, że te inne środki pieniężne w naszym przypadku to jest wartość konkretnie czeków obcych. A więc jeżeli tu zrobimy zapis, to również równolegle robimy dodatkowy zapis na koncie analitycznym czeki obce. Jeżeli na koncie inne środki pieniężne wyksięgowujemy operację związaną bezpośrednio z czekami obcymi, to my wyksięgowujemy jak tutaj, to i tutaj dublujemy zapis i wprowadzamy go dodatkowo. Filmów na kanale YouTube Plus Projekt nagrałam już całkiem dużo z rachunkowości finansowej. Pamiętajcie, że te filmy są dla Was. Korzystajcie z nich i jak najwięcej wyciągajcie, powiedzmy, treści, ćwiczcie te zadania, a na pewno na zaliczeniach rozwiązywanie tych zadań pójdzie Wam zdecydowanie sprawniej. Pozdrawiam.